kochani, jeżeli szlachetny kawałek drzewa trafi w ręce robotnika z tartaku, to taki robotnik z tartaku potrafi to drzewo przerobić co najwyżej na drewno, czyli porżnąć na deski, wyprodukować w większości te paździerze i wióry, no i tam trochę jakichś takich desek z tego wyjdzie. Oczywiście, jeżeli taki kawałek drzewa trafi w ręce drwala, to taki drwal, jak się narąbie, no może to porąbać nawet na drewno opałowe. No. Ale jeżeli taki kawałek drzewa trafi w ręce artysty rzeźbiarza, to on może z tego drzewa wydobyć to, co w tym drzewie jest ukryte, tą najcenniejszą duszę, czyli to, co w nim było w środku, czyli może wyrzeźbić niezwykle cenny, nawet ołtarz Wita Stwosza. No, też może, no, z takiego jednego kawałka drzewa może wyrzeźbić jedną figurę przepiękną lub mniej piękną, natomiast artystyczną. I kochani, drodzy panowie, mówię do was, gdyż czasami się tak zdarza, że jakaś kobieta trafi w wasze ręce, to wy koniecznie chcecie z tego produkować albo paździerze, albo żeby się wióry sypały. Natomiast kobieta pragnie trafić w ręce artysty, który wyrzeźbi, czyli znajdzie w niej to, co jest najcenniejsze, czego ona nawet sama się nie spodziewała, że posiada to w tak ogromnych i cudownych ilościach. I wtedy nie dość, że ta kobieta jest szczęśliwa, że to, co było w niej ukryte, zostało odnalezione, to również ty możesz się czuć artystą. Artystą się możesz czuć, ponieważ wyprodukowałeś nie tylko paździerze nadające się na płytę paździerzową, nie tylko wióry nadające się na płytę wiórową i nie tylko drewno opałowe, a to, co stworzyłeś, to może być dzieło wiekopomne lub nawet niepomnę jak cenne lub jak piękne. Dlatego, drodzy panowie, proponuję, żebyście podchodzili do kobiety nie jak drwal i nie jak pracownik tartaku, a jak artysta. A wtedy dostrzeżecie, że w tej kobiecie ukryte jest nie tylko piękno, ale również duch. I tego wam życzę.